Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan z Karczmy i zapraszam Was na kolejną 77. tygodniówkę. Tym razem nieco spóźnioną ze względu na stan zdrowia i poświęconą w całości podsumowaniu bliskonu 2013. A zatem w dzisiejszym odcinku: Pierwszy panel Intro do Reaper of Souls na Narodziny Śmierci. Drugi panel Reaper of Souls Prezentacja Nowości. Trzeci panel Diablo 3. Systemy rozgrywki i krzyżowiec. Czwarty panel: Diablo 3. Sesja pytań i odpowiedzi. Pierwszy panel dyskusyjny blisko poświęcony był wprowadzeniu filmowemu do dodatku do Diablo 3, czyli Reaper of Souls. I dotyczył raczej technicznej strony procesu przygotowywania intra projektanci gry omówili kolejne etapy tworzenia filmów, a także podkreślili najważniejsze trudności, jakie napotkali podczas prac. Obejmowały one na przykład mimikę twarzy, która musiała doskonale odzwierciedlać grymasy twarzy, smutek, przerażenie czy ból. Producenci wspomnieli także o pewnych drobnych szczegółach filmiku, być może niezauważalnych na pierwszy rzut oka, które uzupełniają film i dodają mu odpowiedni nastrój na przykład westchnienie Tyraela, gdy kamień dusz został umieszczony na postumencie. Jednak najwięcej problemów sprawiła projektantom scena, w której dusza jednego z choradrymów jest wydzierana z jego ciała i wchłaniana przez Maltaela. Problem wiązał się przede wszystkim z odpowiednim odwzorowaniem zarówno zachowania modelu postaci, jak i falującej wody, a następnie odpowiedniego połączenia tych dwóch animacji. Drugi panel dyskusyjny dotyczący Reaper of Souls przypadł zapewne do gustu zdecydowanie większej części widowni, dotyczył bowiem zmian, jakie czekają nas w dodatku do gry. Na początku prelegenci skupili się przede wszystkim na nowym trybie rozgrywki Adventure, w którym to dostępne będą wszystkie miejsca w grze oraz wszystkie punkty nawigacyjne. Odnajdziemy tutaj dwa nowe rodzaje zadań: Bounties oraz Nefalem Rifts, czyli niegdysiejsze Lutrany. Bounties będą polegały na wykonaniu dodatkowego questa, takiego jak na przykład zabicie określonego bossa, wykonanie zadania czy zabicie wskazanego potwora elitarnego. Nefalem Rifty będą charakteryzowały się całkowitą losowością zarówno scenerii, jak i występujących w niej potworów. Odnajdziemy tutaj także nowe buffy naszej postaci, takie jak na przykład tymczasowa nieśmiertelność. Lutrany będą odbywały się w podziemiach, w których możemy napotkać aż 10 poziomów. Projektanci gry zaprezentowali następnie kilka nowych potworów. Ideą przyświecającą ich opracowaniu było wytworzenie między nimi współpracy i łączenie sił w ataku na gracza. I tak, na przykład, nietoperz Terror Bat będzie mógł podnosić z ziemi niewielkie stwory, zwane bogitami, a następnie zmieniać je w Brute, które z kolei mogą tworzyć kolejne bogity. Dodatek będzie również obfitował znacznie większą losowość poziomów. Randomowy będzie nie tylko rozkład poziomu, ale również ogólny kierunek, w którym będzie podążała nasza postać. Trzeci, główny panel, który odbył się drugiego dnia Bliskonu, dotyczył systemów rozgrywki oraz nowej postaci krzyżowca. Projektanci gry skupili się najpierw na omówieniu nowej postaci, jej historii, powodów, dla których wybrano akurat krzyżowca oraz kolejnych etapów tworzenia nowego bohatera. Przedstawiono także kilka nowych ataków Crusadera, np. Falling Sword, przypominający nieco atak z wyskoku barbarzyńcy, i który ma pełnić funkcję artylerii. W zestawie śmiercionośnych umiejętności Krzyżowca odnajdziemy także powrót do kilku skili Paladyna z Diablo 2. Powróci bowiem Pięść Niebios oraz Błogosławiony Młot. Pewnego rodzaju odniesieniem do paladyńskiej szarży może być natomiast umiejętność Steed Charge. Ze względu na zwiększenie maksymalnego poziomu postaci z 60 do 70, starzy bohaterowie również otrzymają kilka nowych umiejętności. Barbarzyńca będzie mógł na przykład przyzwać deszcz głazów spadających na przeciwnika. Czarownik będzie mógł wykorzystać jedną z nowych run umiejętności Arcane Orb, która upodabnia ją do zamrażającej kuli z Diablo 2. Mnich będzie mógł teleportować się do przeciwnika przed zadaniem dowolnego uderzenia. Łowca demonów otrzyma wydajniejsze pułapki oraz możliwość ataku wieloma umiejętnościami jednocześnie, a szaman zaskoczy nas przyzwaniem pirani, które osiadając na przeciwniku, będą zwiększały zadawane mu obrażenia, na wzór klątwy zwiększenie obrażeń nekromanty. Kolejna część panelu dotyczyła wyposażenia oraz idei LUT 2.0. Sprzęty będą wypadały rzadziej, ale generalnie zwiększona zostanie ich jakość, przez to zmniejszy się ilość przedmiotów, które do niczego nie są nam przydatne. Wprowadzone zostaną także elementy wyposażenia zmieniające zachowanie niektórych umiejętności naszej postaci, np. możliwość przyzwania kilku hydr jednocześnie. Przedmioty te mają zachęcić gracza do zastosowania innego builda niż jednego z tych kilku najbardziej efektywnych. I w końcu rzadkość przedmiotów ma mieć bezpośredni wpływ na ich wartość i przydatność bojową. Istotną zmianą będzie również podzielenie afiksów przedmiotów na dwa rodzaje – Primary i Secondary. Wszystkie dotychczasowe afiksy zostaną przypisane do jednej z tych dwóch grup i będą od siebie niezależne. Jeśli więc szukamy przedmiotu na przykład z szansą na kryta, obrażeniami odkryta i inteligencją, to nie musimy poświęcać np. inteligencji, aby odnaleźć przedmiot z miejscem na klejnot. Czwarty panel dyskusyjny dotyczył sesji pytań i odpowiedzi, a ponieważ poruszono wiele tematów, wybrałem dla Was kilka najciekawszych informacji. W dodatku do Diablo 3 nie doczekamy się powiększenia skrytki, ale alternatywnym rozwiązaniem tego problemu będzie zachęcenie graczy do zużywania wyposażenia, np. poprzez rozbijanie ich na składniki do kraftu, przez co ilość miejsca w skrzynce nie będzie tak szybko ubywała. Na miejscu dotychczasowych składników do craftu powstanie nowy, zunifikowany składnik, który nie będzie zależny od poziomu trudności. Podczas pytań unikano raczej kwestii rankingu. Producenci zdają sobie sprawę, że gracze pożądają tego trybu, ale póki co nie ma jeszcze żadnej oficjalnej informacji w tym zakresie. Prelegenci stwierdzili także, że system kanałów rozmów zostanie ulepszony, wprowadzony zostanie także czat klanowy. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o nowym zadaniu, które zdążyliśmy poznać z nieoficjalnych źródeł, czyli Devil's Hand. Nastawienie graczy na ciągłe zwiększanie wykradania życia jest złym pomysłem i wprowadzone zostaną sposoby na położenie większego nacisku na inne cechy i statystyki, które będą alternatywą dla lifesteala. Podczas zmiany właściwości wyposażenia u mistyczki cechy należące do grupy secondary nie będą mogły zostać zmienione na jedną z cech grupy primary i na odwrót. Producenci doceniają potrzebę wprowadzenia trybu PvP, ale chcą najpierw dopracować podstawy rozgrywki, a dopiero później skupić się na duelach. Rozważają także dodanie potworów na mapach PvP w celu urozmaicenia rozgrywki, lecz póki co jest to jedynie pomysł, który nie został jeszcze dokładnie przeanalizowany. W dodatku do gry nie zostanie wprowadzony nowy towarzysz, ale dotychczasowi kompanii zostaną rozbudowani i kontynuowana będzie ich historia. Zwiększona zostanie także interakcja towarzysza z graczem, będzie zatem możliwe wykonywanie zadań dotyczących historii danego followera. Producenci nie planują także udostępnienia narzędzi służących do modyfikacji interfejsu użytkownika w grze. Nie są także znane efekty, jakie widoczne będą po otrzymaniu obrażeń od potwora z zaklętym ogniem czy na przykład trucizną. I to wszystko w dzisiejszej 77. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejną już za kilka dni. Pozersko dodając, że Blizzard wspomniał o Ribidzie i o mojej skromnej osobie na swoim oficjalnym facebookowym fanpage'u. No teraz to już tylko koks woda dzi...